Jeszcze 5 minutek. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam najcieplej, jak się tylko da, z fantastycznego miasta Łódź. Teraz jestem w klasztorze, ale byliśmy też przed momentem w domu dziecka w Łodzi, na której, jak wiecie, zbieraliśmy jałmużnę wielkopostną. W związku z tym chcielibyśmy na początek, zanim cokolwiek dalej, pokazać Wam kilka obrazków i kilka zdjęć tam z tego domu dziecka, gdzie dzisiaj byliśmy odwiedzić dzieciaki i odwiedzić wszystkich opiekunów i tymi, którzy im pomagają. Więc zapraszam na krótką relację z domu dziecka. Dom w Łodzi jest jedynym w Polsce domem dziecka dla dzieci chorych. Trafiają tutaj dzieci naprawdę z trudnych sytuacji, często z DPS-ów, często z hospicjów. Dzieci, które nie tylko są same, nie tylko bardzo często nikogo nie mają, ewentualnie mają rodziców tylko takich, którzy nie są po prostu w stanie nimi się zająć. Ale też są bardzo często, no właśnie, bardzo często, zawsze są chore i to często bardzo poważnie chore. Dom istnieje jakieś chyba już 10 lat. W tej chwili w domu przebywa 9 dzieci. I oprócz tych dzieciaków, absolutnie cudownych, fantastycznych dzieciaków, jest cała chmara ludzi, którzy się nimi opiekują. Pracowników, takich na stałe, pielęgniarek, lekarzy, rehabilitantów i też cała masa wolontariuszy. Dlatego też jest taki mały kameralny, ponieważ dzieci są niepełnosprawne z różnymi trudnościami i potrzebują dodatkowej opieki, takiej specjalistycznej. Mają też rehabilitację, fizjoterapię, zajęcia z logopedą, z pedagogiem, z psychologiem. Odwiedza też nas dużo super ludzi, którzy dodatkowo z dzieciakami pracują. Dzieciaki mają tyle takiej energii, radości, że ja po prostu podchodzę tak podbudowany ogólnie i taki też pozytywnie naładowany, na przykład takim Marcinem, który jest tutaj takim rozrabiaką niesamowitym, że no później dla mnie to jest też takie całkowicie inne życie, no tak naprawdę, o właśnie, o. Jak ktoś ci daje taką energię, no to myślę, że no tak naprawdę no, życie się człowieka też zmienia w bardzo dużym takim pozytywnym aspekcie. Spędziliśmy tam trochę czasu, ze 2 godziny chyba nam się udało. To jest niezwykłe patrzeć na to, jak te dzieci są kochane, w jaki sposób się nimi ci ludzie zajmują, ile okazują im troski, dobra, ciepła, no po prostu niesamowite. Ten dom dziecka jest o tyle, myślę, fantastyczny, że on jest rzeczywiście domem. To nie jest placówka, to nie jest, nie wiem, szpital, to nie jest jakiś ośrodek wychowawczy, tylko tam jest naprawdę jak w domu. Te dzieciaki są w niesamowitych relacjach z opiekunami, z wolontariuszami. Widać, jak naprawdę się znają, kochają, jak są blisko. No dzieje się tu po prostu mnóstwo dobra. Tak sobie myślę, że to, co ci ludzie robią, jak okazują miłość, to jest najprostsza droga do Królestwa Niebieskiego i to nie tylko po śmierci, ale na ziemi. Oni robią tam Królestwo Niebieskie w tym domu. Widzisz to okienko, Marcin? Jak do tego okienka będziesz mówił, to będziesz znany na całym świecie. Będą cię oglądać we wszystkich krajach świata. Dobra? Co byś chciał powiedzieć ludziom na całym świecie, Marcin? Powiedz coś ludziom. O? Ale tak to tylko ja słyszałem. Słuchaj, bo ty już tyle dzisiaj mądrości powiedziałeś. Może chciałbyś powiedzieć jakąś mądrość dla całego świata, co? Marcin, powiedz coś. Papuga! Jesteś absolutnie mistrzem świata. Możemy to zinterpretować. Myślę, że trzeba będzie zrobić odcinek tych, jeszcze 5 minut tego papudze. Moi drodzy, te wszystkie pieniądze, które udało nam się zebrać, one naprawdę będą świetnie spożytkowane. Jak rozmawialiśmy z panią dyrektor i z wolontariuszami i z pracownikami, mówili, że przede wszystkim oczywiście to będzie na takie normalne życie, na to wszystko, czego nie potrzebują, żeby się utrzymywać. Mają jakieś dotacje z miasta, ale one oczywiście nie wystarczają na utrzymanie, to jest tylko jakaś część ich utrzymania. Wreszcie im się też uda, i uważam, że to jest super, wyjechać na jakieś porządne wakacje z tymi dziećmi, do porządnych ośrodków, do porządnej rehabilitacji, do fajnych miejsc. Dzięki waszym pieniądzom te dzieci będą mogły w wakacje zaznać trochę radości, której naprawdę nie mają dużo w życiu, a dzięki temu
będą mogły tą radością się wreszcie trochę najeść, tak jak potrzeba. Jest też oczywiście kupa pomysłów, na co można te pieniądze wydać. Na leczenie, na szpitale, na rehabilitację, na szkoły, na jeżdżenie w różne miejsca. Naprawdę potrzeb jest mnóstwo. Więc wszystkie te pieniądze, na pewno widzieliśmy to na własne oczy, będą świetnie spożytkowane i na pewno nic się nie zmarnuje. Więc moi drodzy, właśnie tak tam jest. To jest absolutnie niezwykłe miejsce, absolutnie niezwykli ludzie, absolutnie niewiarygodna miłość tam się dzieje. Ale chcielibyśmy w tym odcinku, tak jak oczywiście było zapowiadane, rozwiązać też całą tą naszą akcję. Zbieraliśmy przez 2 tygodnie fundusze i chciałbym teraz, żeby zgodnie z obietnicą wszystkie maskoty, które były do wzięcia, do tego, żeby można było je dostać jako, nazwijmy to, nagrodę w podziękowaniu za to, żeście pomogli, będą teraz rozdane. Ale najpierw jedna podstawowa informacja. Moi kochani, to jest dla mnie coś niewiarygodnego. Zebraliśmy łącznie, to jest na ten dzień, kiedy miałem wyciąg z konta fundacji, pewnie już jest trochę więcej, ale moi drodzy, zebraliśmy przez 2 tygodnie prawie 363 tysiące złotych. To jest dla mnie niewyobrażalne. Przyznam szczerze, że jak tę akcję rozpoczynaliśmy, to sobie pomyślałem, no dobra, no będzie ze 40 tysięcy, może 50. Zebraliśmy 363 tysiące złotych. To się po prostu w głowie nie mieści. Moi drodzy, bardzo serdecznie wszystkim, którzy wpłacili jakąkolwiek sumę, bo nie ma to znaczenia, ile kto wpłacił, wszystkim, którzy wzięli udział w akcji, bardzo serdecznie dziękuję. Zgodnie z zapowiedzią, całe to moje zoo teraz trafia do tych, którzy wpłacali. Tam zrobiliśmy takie zamieszanie, żeby maskoty, które wpisywaliście, mogły do kogoś trafić i jest 16 szczęśliwców bądź szczęśliwczyń, do których one trafią. Chciałbym teraz krótko wyczytać, kto do kogo trafia. Nie mogę tam jakieś tam te dane osobowe i tak dalej czytać w pełni nazwisk, więc będzie zawsze imię z pierwszą literką nazwiska i miasto, z którego ten ktoś pochodzi. Wyślemy na adres, na który tam był w przelewie, w sensie. Tam, gdzie żeście dokonywali przelewu, na ten adres wyślemy. Moi drodzy, bo na pewno się zorientowaliście, właśnie jak powiedziałem, że miśków jest 16, a jak pamiętacie, jak zaczynaliśmy akcję, było 12. W sensie chodzi o to, że przyjechały z Ameryki w ogóle. Mietek przyjechał z Ameryki Miki przyjechała z Ameryki i pojawił się w ogóle brat Mietka, nie wiadomo skąd. I też potem przyszły inne, Dzików przyszedł i tam jeszcze inne się pojawiły. I jeszcze Misiek się wielki pojawił. No bo to jest tak, że jak masz trochę, to potem Pan Bóg zawsze robi, że masz jeszcze więcej. Dlatego jest 16 i 16 rozsyłamy. Moi drodzy, szybko, żebyście się za bardzo nie wynudzili, do kogo idą poszczególne zwierzaki z mojego zoo? Otóż pierwszy zwierzak, czyli zając zwany królikiem, bądź jakkolwiek go tam nazwać, trafia do Emilii D. z Międzyrzecza. Emilia, proszę bardzo, misio trafia do Agnieszki W. z Zakrzewa, czy Zakrzewia, nie wiem jak to nazwać, w każdym bądź razie, bardzo pozdrawiamy, leci! Duży piesio jasny trafia do Laury M. z Krakowa, bardzo pozdrawiamy, do smoka leci! Słonik, kochany nasz malutki słonik, trafia do Klaudii P. Do Klaudii P. ze Starachowic, słonik leci do Klaudii. Proszę bardzo, żeby tylko w kamerę. Bocian nasz sympatyczny tutaj, taki ten, trafia do Magdy B. z Mielca. Bociek do ciebie leci, zapowiada ci wiosnę. Krowa nasza będzie odbywała podróż długą, bo krowa nasza podróżuje do Wilna, do, przepraszam, Heleny M. Wilno pozdrawiamy. Jacku, o, do ciebie trafia cudowny niesporczak do Małkini. Niech ci będzie świetnym towarzyszem. I piesio mały, brat naszego dużego, trafia do Moniki Eś z Legionowa. Pozdrawiamy! Do Chotomowa krecik nasz pojedzie do Alicji. O, bardzo, bardzo serdecznie z krecikiem. Ahoj, pozdrawiamy! Mądra sowa pojedzie do mądrego miasta, do Lublina, do Marcina P. Do stołecznego miasta Warszawa, do Grzegorza B. jedzie osioł, najbliższy przyjaciel pandy. Prosto ze Stanów Zjednoczonych. Nasz Mietek zwany Snoopim jedzie do, przepraszam, muszę sobie tutaj spojrzeć, bo się zgubiłem, do Dawida T. z Dębicy. Mietek cię pozdrawia. Moi drodzy, jak zauważyliście, mamy też brata Mietka. On potrafi robić trochę inne akrobacje niż oryginalny Mietek, więc zobaczcie. I tenże brat Mietka jedzie do Magdaleny H. z Warszawy i będzie mogła uczyć się od niego takich właśnie tych. O! O! Chodź tu! No. Pozdrawiamy!
Do Janusza P. Prosto z Stanów Zjednoczonych, do Starachowic jedzie Miki. Agnieszko K. z Kołbieli, do ciebie trafia misiek, którego dostaliśmy od domu dziecka w Łodzi, więc dostajesz go bezpośrednio od dzieciaków. Pozdrawiamy. I na koniec do Elżbiety P. z Sępólna trafia dziku. Moi drodzy, na moim stole, jak widzicie, nastała pustka, ale jest jeszcze jeden gość specjalny, chyba najważniejszy, czyli bardzo serdecznie witamy Pandę. Nie ma co ukrywać, jest żałość, jest rozpacz, są łzy. Nie wiem, jak to zrobić, ale trzeba to zrobić. Panda była licytowana na Allegro, na charytatywnych i słuchajcie, stało się coś niewiarygodnego. Pandzia poszła za 11 100 zł. Pandzia, w życiu nie przypuszczałaś, że będziesz tyle warta po to, żeby pomóc dzieciakom z domu dziecka. I to jest ekstra. Nie mogę powiedzieć, kto ją wygrał, dlatego że tenże człowiek prosił o anonimowość, żeby tego nie mówić, więc nie powiem zupełnie nic. Natomiast obiecał, że odbierze ją osobiście. Pieniądze już są, więc to nie jest ściema. 11 100 zł za Pandę trafi naprawdę w dobre ręce. I w te dobre ręce chciałbym Pandzie wysłać. Nie wiem, jak będę dalej żył. Nie wiem, jak to będzie, ale ona zrobiła świetne rzeczy. Pandzia, kocham cię, miej się dobrze w nowym domu. Moi drodzy, jest pusto, ale kiedy jest pusto, to jest dobrze, bo skoro nie ma tu, to jest tam. I tam to znaczy w tym domu dziecka. Moi drodzy, wykonaliście, bo to wy, ja z tym nie mam nic wspólnego, ja tylko gadam do tego szkiełka. Wykonaliście niewiarygodną robotę i okazaliście kawał serca. Oczywiście ośmielę się, a co? Trzeba ciągnąć. Za jakiś czas, nie od razu, ale za jakiś czas, zrobimy kolejną akcję. Dostaję ciągle nowe maskoty, mam w samochodzie już 3 następne. Tylko błagam, nie przysyłać mi teraz 5 milionów tych maskotek, ale ciągle gdzieś tam coś dostaję. Za jakiś czas zrobimy kolejną akcję, gdzie pomożemy jakiejś kolejnej osobie, bądź instytucji, bądź tym, którzy potrzebują. Kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję, z serca Was pozdrawiam i błogosławię. I do zobaczenia w 5 minutkach po Wielkanocy. Pa! To jest wina tej kobiety, która to wszystko, Pan Bóg ją prawdopodobnie natchnął i Duch Święty ją poprowadził, żeby to wszystko się mogło wydarzyć. Dzięki Wam, ale dzięki niej, bo ona nas tutaj skierowała. Więc bardzo serdecznie chcielibyśmy przedstawić światu Marcelinę, żeby ją wszyscy zobaczyli, że takie dobro może się dziać. Jest nic nie tak.